taki czas, że zrozumiecie, iż to jest o wiele lepsze niż nasze wspólne przebywanie przez ostatnie lata. Lepiej będzie dla was, gdy odejdę, bo wtedy będę mógł żyć w was przez Ducha Świętego, mówi Pan Jezus. I kiedy Duch przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. Podstawowym grzechem ludzi nie jest kradzież czy kłamstwo, ale fakt, że nie wierzą w Pana Jezusa. To jest najważniejsze. W innym miejscu Jezus mówi: światło przyszło na świat, ale świat umiłował ciemność. Główny problem nie polega na tym, że ludzie grzeszą, ale na tym, że nie chcą uznać Bożego sposobu osiągnięcia przebaczenia i propozycji nowego życia. Na tym polega grzech świata. Przyszedłem jako dobry pasterz, ale nie chcieli pójść za mną. Przyszedłem jako światło, ale oni woleli pozostać w ciemności. Przyszedłem jako chleb życia, ale nie chcieli się mną nakarmić. Przyszedłem jako zmartwychwstanie, ale oni wolą bać się śmierci. Przyszedłem jako prawdziwy krzew winny, ale oni nie chcieli stać się latoroślami. To jest ich grzech. Nie uwierzyli we mnie i gdy Duch Święty przyjdzie, przekona świat o sprawiedliwości, ponieważ ja idę do Ojca i już mnie nie zobaczycie. Będę widoczny w was, gdy Pocieszyciel nadejdzie. Zobaczą w was, że żyjącego Boga i Duch Święty przekona ich o tym, jak bardzo są źli i grzeszni. Pozostaną tacy, jeśli nie przyjmą Ducha Bożego do swoich serc. Oto dlaczego lepiej będzie, gdy przyjdzie do was Pocieszyciel. On będzie w stanie przekonać innych i pozwoli im zobaczyć w was Boga żywego. On również przekona ich o tym, że władca tego świata został osądzony. Gdyby ludzie prowadzili życie wypełnione Duchem Bożym, grzech przestałby nad nimi panować. Ich życie uległoby zmianie. Oto dlaczego władca tego świata został osądzony. Alkoholik może prowadzić inne życie. Małżonkowie przeżywający kryzys wzajemnych więzi mogą odkryć prawdziwą jedność i radość wspólnego życia. W ten sposób ich otoczenie ujrzy sąd nad władcą tego świata. Koniec piekła. Rozpoczyna się nowe życie. Czyż nie lepiej będzie, gdy Duch Święty przyjdzie na moje miejsce? No dobrze, powiecie, ale czy Jezus nie stanie się przez to mniej wierny? Czy po odejściu Jezusa Duch Święty nie przejmie całej chwały należnej Synowi Bożemu? Otóż nie, absolutnie nie, ponieważ jest napisane: On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wolą Ducha Świętego jest uwielbić Pana Jezusa i pozostać na drugim planie. Gdy Pocieszyciel przyjdzie, Syn Boży zostanie przezeń uwielbiony. Kiedyś bardzo ważną rzeczą w moim życiu była praca. Poświęcałem jej bardzo dużo czasu i energii. Nigdy nie osiągnąłem tego, czego chciałem. Bardzo mnie to stresowało. Ten niepokój wyrażał się we wszystkich dziedzinach mojego życia. W rezultacie moje relacje z otoczeniem stawały się coraz gorsze. Nie mogłem spać, tak bardzo byłem zajęty moją pracą. Z tego powodu moja żona i dzieci były przeze mnie coraz bardziej zaniedbywane. Omdat ik alleen met mijn werk bezig was, had mijn vrouw en mijn kinderen niet de aandacht.
Stawiałem moje obowiązki ponad wszystkim. Nic więc dziwnego, że moje małżeństwo się załamało. Ja również tego nie wytrzymałem i wylądowałem w szpitalu z powodu załamania nerwowego i przemęczenia. Przebywałem tam przez pół roku i doszedłem do wniosku, że moje życie jest puste i bezsensowne. Chciałem skończyć ze sobą i wtedy, w tym szpitalu, spotkałem pewnego chrześcijanina. Odbyliśmy kilka ciekawych rozmów i zostałem zaproszony do ewangelickiego kościoła w Rosendal. Na początku miałem tam poważne problemy spowodowane nieufnością wobec obcych. Pomimo to poszedłem tam i Słowo Boże przemówiło do mnie tak mocno, że postanowiłem tam chodzić częściej. Zapisałem się nawet na studium biblijne. W końcu padłem przed Bogiem na kolana i modliłem się pierwszy raz od wielu lat. Bóg mnie wysłuchał. Otrzymałem z powrotem moją żonę i dzieci oraz doświadczyłem uzdrowienia. Wcześniej moje życie emocjonalne było kompletną ruiną. Psychiatra powiedział mojej żonie, że leczenie zajmie wiele lat. Dawniej to było niemożliwe, podobnie jak wiele innych rzeczy. Teraz jest zupełnie inaczej. Mam pokój w sercu i mogę prosić moją żonę o przebaczenie. Czuję, jak Chrystus oczyszcza mnie wewnętrznie. Jest to cudowne uczucie. Szukam tego, co On dla mnie zaplanował. On naprawdę dał mi nowe życie. Dawniej nie miało ono dla mnie żadnej wartości. Jezus sprawił, że jest bezcenne. Kiedy ktoś jest w dołku, najdrobniejszy promyk nadziei ma niewyobrażalne znaczenie. Wiem to z autopsji. Kiedy widzisz przed sobą tylko ciemność, jeden jasny błysk może ci pomóc. To właśnie próbuje uczynić Pan Jezus dla uczniów pogrążonych w smutku. Mówi do nich w wersecie 16. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie. I znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. A więc rozstajemy się tylko na chwilę, a potem znów się zobaczymy. Skonsternowani uczniowie pytają Pana Jezusa, co miał na myśli. Oto jak im odpowiada. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce, gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. Cóż, miałem okazję oglądać to kilkakrotnie w moim domu. I muszę wam powiedzieć, że te słowa to szczera prawda. Kiedy nadchodzi czas porodu, kobieta znajduje się pod ogromną presją. Ma uczucie, że cały świat się wali. Jednak w momencie urodzenia dziecka to wszystko się zmienia. Trzymając nowonarodzone dziecię w ramionach, matka zapomina o tym, przez co przeszła przed chwilą. Tym porównaniem posłużył się Pan Jezus, wyjaśniając uczniom swoje słowa. Powiedział, jeszcze chwila, a nie zobaczycie mnie. I jeszcze chwila, a zobaczymy się znów.
Posłuchajcie, co to oznacza. Musimy przejść przez te trudne chwile, podobnie jak rodząca kobieta. Ale gdy dziecię przyjdzie na świat, wszystko się zmieni. W tunelu pojawi się światło. Zauważcie, że wszystko się zgadza co do szczegółów. W czwartkowy wieczór Pan Jezus zapowiada uczniom, że zostanie aresztowany, a już w niedzielę ujrzą Go po Jego zmartwychwstaniu. Mówi również o swoim wniebowstąpieniu, które nastąpi 40 dni później. Ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. Duchowo będziecie tam, gdzie ja. A więc nie pożegnamy się na zawsze, ale będę z wami przez całe wasze życie. Będziecie to odczuwać, będziecie tego świadomi. Poza tym nadchodzi dzień, kiedy Pan Jezus przyjdzie powtórnie i ukaże się wszystkim, a ziemia będzie pełna Jego chwały. Wat een heerlijk doorkijken is dat. Ostatnią rzeczą, o jakiej Jezus mówi uczniom przed swoim aresztowaniem, jest sposób modlitwy. Pozwólcie, że wam o tym przeczytam. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim, proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. To są tylko dwa wersety dotyczące modlitwy. W tych ostatnich rozdziałach Pan Jezus 7 razy mówi do uczniów, że muszą się modlić i że Ojciec ich wysłucha. Podkreśla, że modlitwa jest najpotężniejszą bronią w budowaniu Królestwa Bożego. Myślę, że jest to dobry moment, aby stwierdzić, że obecnie ta potężna broń praktycznie w ogóle nie jest stosowana. Większość ludzi stwierdza, że modlitwa nie skutkuje. Są tego pewni, mimo że nigdy nawet tego nie sprawdzili. A jak jest naprawdę? Wróćmy na chwilę do rozdziału 9, gdzie jest napisane. Teraz wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. To jest warte podkreślenia. Bóg nie wysłuchuje grzeszników. Jedyną modlitwą, jaką grzesznik może wypowiedzieć, jest wyznanie grzechów. Jeżeli prosi o przebaczenie i nowe życie, to wszystko będzie mu dane. Jego życie ulegnie przemianie. To jest najważniejsza rzecz. I myślę, że najczęstszą przyczyną wielu niewysłuchanych modlitw jest fakt, że ludzie nie chcą ujawnić pewnych rzeczy przed Bogiem, zanim zaczną prosić Go o cokolwiek. O tym mówi Słowo Boże w następujący sposób. Teraz wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje.
Ale jest również powiedziane, że jeśli ktoś jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę, Bóg go wysłuchuje. Tak więc Bóg wysłuchuje, ale muszą być spełnione właśnie te warunki. Kto może je spełnić? Kto z nas może być czcicielem Boga i pełnić Jego wolę? Jest tylko jeden taki, jedyny, który może to uczynić, Pan Jezus. On był czcicielem Ojca w najpełniejszym sensie i pełnił Jego wolę. Dlatego w 7 obietnicach dotyczących modlitwy czytamy: o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim, proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Czy to jest rodzaj formułki, którą wypowiadamy pod koniec modlitwy, czyli w imieniu Jezusa, amen? Nie. To nie wystarcza. Chodzi tu o coś znacznie większego. Przyjęcie Pana Jezusa do naszych serc nie oznacza, że On żyje w nas i modli się poprzez nas. Stajemy się z Nim jednością do tego stopnia, że nasze modlitwy są Jego modlitwami. Dlatego możemy powiedzieć, że zanosimy je w Jego imieniu. To On się modli. Przychodzimy do Boga osłonięci Jego sprawiedliwością i uwielbiając Jego imię. W takich warunkach jest prawdą, że modlimy się w imieniu Jezusa. Takie modlitwy będą wysłuchane. I właśnie to jest treścią 7 obietnic wypowiedzianych przez Pana Jezusa. Podstawą działania w Królestwie Bożym jest modlitwa. Duch Święty, obiecany przez Pana Jezusa, nie przyszedł od tak sobie. Został wylany w dzień Pięćdziesiątnicy. Ale czy uczniowie czekali na Niego z założonymi rękami? Nie. Pismo Święte mówi, że trwali w modlitwie. Ta modlitwa miała swój udział w wylaniu Ducha Świętego. Również w dzisiejszych czasach On może działać tylko tam, gdzie są ludzie trwający w modlitwie i wiedzący, czym ona jest naprawdę. Duch Boży działa tam, gdzie matki modlą się za swoje dzieci i tam, gdzie duchowni modlą się za ludzi powierzonych swej pieczy. Modlitwa jest najsilniejszą bronią, jaką dał nam Bóg. Niestety zbyt często mówimy Panu Bogu: Panie, nie mamy czasu, jesteśmy zbyt zajęci, aby się modlić. Powinniśmy jednak raczej powiedzieć innym: nie jesteśmy w stanie zająć się tymi wszystkimi rzeczami, ponieważ musimy trwać w modlitwie i w służbie słowa. Stąd właśnie pochodzi moc i siła. Dlatego Pan Jezus aż 7 razy mówił o modlitwie. A kiedy wypowiedział te ostatnie słowa, sam potwierdził je swą wielką modlitwą z rozdziału 17, modlitwą arcykapłańską Ojcze. Poprzez tę modlitwę Jezus ukazuje, że najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić w naszym życiu, to pozwolić Bogu, by działał w nas poprzez modlitwę. Mam nadzieję, że pomoże nam w tym czytanie tekstów takich, jak wspomniana modlitwa, i że Bóg i w naszych czasach znajdzie ludzi, z którymi mógłby w modlitwie tak współpracować.
Ewangelia według świętego Jana. Ja za nimi proszę. Nadal jesteśmy świadkami wydarzeń czwartkowego wieczora, tuż przed aresztowaniem Pana Jezusa. W ciągu kilku godzin mistrz powiedział uczniom tak wiele, że wypełniło to cztery rozdziały Ewangelii Jana. Tego wieczora Pan Jezus odbył jeszcze ważniejszą rozmowę. Tym razem jednak nie mówił do uczniów, ale do Ojca Niebieskiego. 17 rozdział Ewangelii opisuje tę rozmowę. Oto jej początek. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Ciekawe, że Pan Jezus po rozmowie z uczniami natychmiast zwraca się bezpośrednio do Ojca. Nie mówi niczego w rodzaju: a teraz podnieśmy ręce, zamknijmy oczy i modlmy się. Pewnego razu, wiele lat temu, odbyłem przechadzkę w towarzystwie Carrie ten Boom. Być może niektórzy z Was ją znają. W pewnym momencie podczas spaceru nagle powiedziała: tak, Ojcze, i zaczęła rozmawiać z Ojcem Niebieskim. Muszę powiedzieć, że wtedy byłem trochę zaskoczony. Ale to zdarzenie było dla mnie dobrą lekcją. Przez całe życie Carrie pragnęła mieć bezpośredni kontakt ze swoim Ojcem w niebiesie. Słyszałem, że rozmawiała z Nim z taką łatwością jak z ludźmi dookoła. To samo widzieliśmy w życiu Pana Jezusa. Oto Jego dalsze słowa w tym fragmencie Ewangelii według świętego Jana. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie, jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. Tutaj Pan Jezus mówi o tym, czym chce i może nas obdarzyć. Następnie odpowiada na pytanie, co to jest życie wieczne. W większości z nas wieczność kojarzy się z miejscem, dokąd pójdziemy po śmierci i gdzie będzie cudownie. Ale Pan Jezus mówi, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. A więc życie wieczne polega na poznaniu Boga i to jest najważniejsze. Żyjemy tutaj po to, aby osiągnąć życie wieczne i poznać Boga. Wszystkie ostatnio omawiane rozdziały mówią o Duchu Świętym. W liście do Koryntian napisano, że nikt nie poznał Boga, co jest oczywiste. Nikt nie zna Boga z wyjątkiem Ducha Bożego. Oczywiście to prawda. Tylko Duch Święty bada głębokości Boże. Dalej czytamy w tym samym liście, że otrzymaliśmy Ducha Bożego, który pozwala nam poznać Najwyższego. To wspaniały cud. Sam Bóg daje nam Ducha Świętego, abyśmy mogli Go poznać. On obdarza nas Duchem Świętym teraz, za naszego życia. Chce dać nam teraz życie wieczne, abyśmy z każdym dniem poznawali Go lepiej. Oto dlaczego chrześcijanin tęskni w swym sercu do Boga i pragnie Go poznać. Pragniemy mieć z Panem taki kontakt, jaki miał Pan Jezus podczas rozmowy z uczniami, kiedy nagle bez
bezpośrednio zwrócił się do Boga: Ojcze. On chce, abyśmy uczyli się żyć w ten sposób. Gdy Biblia mówi: módlcie się nieustannie, chodzi o to, żebyśmy byli przygotowani do rozmowy z Ojcem w każdej chwili. Za kogo modli się Pan Jezus w tym momencie? Przede wszystkim za swoich uczniów. Podkreśla to bardzo wyraźnie. Mówi do Ojca w niebie: ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi i wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. Ja za nimi proszę, to znaczy za uczniami, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi i uwielbiony jestem w nich. Przede wszystkim Jezus modli się za swoich uczniów, albo inaczej mówiąc, za swój Kościół. Za nich się modli. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę. W dzisiejszych czasach ten fragment jest trudny do zaakceptowania, ponieważ dla wielu chrześcijan świat liczy się najbardziej. Popatrzcie, jak często chrześcijanie są zainteresowani przede wszystkim tym światem. Powinniśmy służyć światu. Bardzo przejmujemy się wydarzeniami na świecie. Pasjonujemy się polityką światową. Ale Pan Jezus wyraźnie podkreśla: nie proszę za światem, ale za moimi uczniami. Dla niego Kościół jest o wiele ważniejszy od świata. W takim razie co ze światem? Oczywiście świat też jest ważny. Pismo Święte mówi: Bóg tak umiłował świat, że wydał zań swego jedynego Syna. A jednak stan duchowy świata jest uzależniony od stanu ciała Jezusa Chrystusa. Kilka rozdziałów wcześniej Pan Jezus mówił: ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Ojciec mój jest ogrodnikiem. Ogrodnik uprawia winną latorośl. On chce, aby ciało Chrystusa rosło i aby sam Jezus był w nim uwielbiony. Myślę, że my, chrześcijanie, znając to Boże pragnienie, powinniśmy na nie codziennie odpowiadać. Czy świat w Bożych oczach naprawdę nie jest ważny? Przecież to jest Boże dzieło. Bóg stworzył ten świat dobrym własnoręcznie i wydał zań swego jedynego Syna.
Zły świat Bogu się sprzeciwia, ale Stwórca ma swój plan zbawienia. On chce pracować nad tym światem poprzez swój Kościół. Chce mieć tutaj coraz więcej swoich ludzi i za ich pośrednictwem dosięgnąć następnych. Taki jest Jego plan i my nie powinniśmy go zmieniać. Mamy swoje zadanie i o to modli się Pan Jezus. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował ode złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A więc Pan Jezus mówi: jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Świat musi ujrzeć, jak wspaniałe i piękne może być ciało Chrystusa. Dlatego Pan Jezus poświęca siebie, aby Jego Kościół został klejnotem na tym świecie. Taki właśnie był pierwotny Kościół chrześcijański. Dzięki niemu świat widział bezpośrednio działanie i obecność Boga żywego w życiu tych ludzi. Z podziwem i uwagą przyjmowano Boże działanie, przez które Pan Jezus stawał się realną rzeczywistością. Codziennie przybywało ludzi, którzy nawracali się pod wpływem wspaniałych dzieł Bożych wśród chrześcijan. Pan Jezus powiedział: za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Na czym to polega? O tym mówi kolejny werset. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją. To tajemnica. Chrześcijanin żyje w dwóch światach. Teraz żyjemy tylko w świecie widzialnym, ale Pan Jezus mówi: Ojcze, chcę, żeby oni byli ze mną tam, gdzie ja jestem i oglądali moją chwałę. Inny werset Biblii mówi, że jesteśmy uświęceni Jego chwałą. Gdy spróbujemy żyć w duchowy sposób w tym materialnym świecie, nasze życie ulegnie zmianie. Pan Jezus wzywa nas do takiego życia nie po to, żeby je nam utrudnić. On nas zachęca. Chodźcie do mnie, zostaniecie okryci moją chwałą i wasze życie się zmieni. Równocześnie pozostajemy nadal w tym świecie, aby świat zobaczył, co to znaczy należeć do Kościoła, w którym Jezus żyje i obdarza chwałą swoich uczniów. O co Pan Jezus prosi w końcowych słowach modlitwy? Jaka jest Jego ostatnia prośba przed odejściem z tego świata? W ostatnich wersetach pięciokrotnie czytamy te same słowa: aby byli jedno. To jest Jego największe pragnienie. Oto słowa z zakończenia 17 rozdziału. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Świat zobaczy i uwierzy, że Pan Jezus został posłany przez Ojca, gdy zobaczy jedność ciała Chrystusowego. Dlatego jest ona tak ważna. Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że pod tym względem dajemy złe świadectwo. To wielki wstyd, że jesteśmy podzieleni na tak wiele kościołów i grup nietolerujących się nawzajem. Dobrze, że się tego wstydzimy. Ale próbując to naprawić, czy nie próbujemy jednoczyć się tylko na sposób ludzki? Kościoły próbują łączyć się instytucjonalnie. Chrześcijanie różnych wyznań manifestują pozorną jedność. Słowo Boże mówi jednak wyraźnie, żeby wszyscy byli jedno, Ojcze, tak jak Ty we mnie,
a ja w Tobie, aby byli w nas tak, żeby świat mógł uwierzyć. A oto inne słowa z tego samego rozdziału. Aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy, ja w nich, Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Ta jedność nie polega na łączeniu się w sposób organizacyjny. Chodzi tu o jedność duchową. Niech będą jednością, jak Ojciec i Syn są jednością. Mowa tu o sprawach duchowych. Jakiekolwiek starania połączenia chrześcijan w inny sposób nie dadzą rezultatu. Kiedy jesteś w konflikcie z innym chrześcijaninem, możesz próbować zbliżyć się do niego poprzez rozmowę i chęć zrozumienia go. Ale przede wszystkim musimy się nauczyć, jak być jednością w Jezusie Chrystusie. Od Niego musimy się nauczyć pokory. Trzeba wraz z Nim pójść na Kalwarię i porzucić nasze stare życie. Wtedy u stóp krzyża odnajdziemy siebie nawzajem i będziemy jednością. Tylko oddając się Jezusowi, potrafimy osiągnąć jedność duchową. To jest największym pragnieniem Jezusa. Mamy nadzieję, że poprzez Jego modlitwę dzisiejszym chrześcijanom otworzą się oczy i zobaczą, że jedyną drogą do jedności jest pokora i uniżenie się przed Panem i przed sobą nawzajem. A wtedy świat uwierzy, że Jezus Chrystus został posłany przez Boga. Dat hij van God gezonden is. Ewangelia według świętego Jana.
poimaniem. Jeśli lubicie spacerować, prawdopodobnie są miejsca, do których chętnie wracacie. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie Pan Jezus zwykle spotykał się z uczniami. Czytamy w Piśmie: Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi. Jezus często spotykał się z uczniami w tym miejscu. Jesteśmy na zboczu Góry Oliwnej. Nazwa tej góry pochodzi od drzew oliwnych, które rosną tutaj w ogromnej ilości. Miejscem spotkań Jezusa z uczniami był ogród Getsemane, zwany Ogrodem Oliwnym. Prawdopodobnie w tym miejscu wytłaczano oliwę z oliwek. Dokładne znaczenie nazwy Getsemane to tłocznia oliwy. Tutaj przebywał Jezus wraz z uczniami w czwartkowy wieczór po ostatniej wspólnej wieczerzy. Judasz dobrze pamiętał to miejsce. W tym czasie przygotowywał z arcykapłanami aresztowanie Jezusa. Judasz wtedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i z pochodniami i z orężem. Spróbujcie to sobie wyobrazić. Pan Jezus wiedział o wszystkim. Wiedział, że uzbrojony oddział wyruszył z Jerozolimy i właśnie podąża zboczem Góry Oliwnej, aby go pojmać. Niedawno przerażony modlił się w tym samym miejscu. Teraz jednak, widząc nadchodzących żołnierzy, nie ukrywał się, ale wystąpił naprzód. Zapytał: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Ja jestem, powiedział Jezus. Zauważcie, że Pan Jezus użył imienia Bożego. W Starym Testamencie, gdy Mojżesz szedł do Faraona, prosił Boga: Panie, co mam im powiedzieć, gdy zapytają, kto mnie przysłał? Bóg odpowiedział: ja jestem, który jestem. Powiedz: jestem, przysłał mnie do was. Tego imienia Pan Jezus używa bardzo często. Na przykład mówiąc: ja jestem krzewem winnym. Ja jestem dobrym pasterzem. Ja jestem prawdą, drogą i życiem. Ja jestem zmartwychwstaniem. Ja jestem chlebem życia. Ja jestem światłością świata. A więc w tej rozmowie z żołnierzami Jezus, mówiąc o sobie, użył imienia Boga. Posłuchajcie, co mówi następny werset. Gdy więc im rzekł: ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Cały oddział, łącznie z rzymskimi żołnierzami, wszyscy padli na ziemię, usłyszawszy imię Boga: ja jestem. Gdy Jezus wypowiedział te słowa, wielka moc pańska musiała się objawić, skoro oddział uzbrojonych żołnierzy padł na ziemię razem ze swoimi latarniami, pochodniami i mieczami. W tym momencie Jezus objawił się jako Bóg. Ja jestem. I ponownie zapytał ich: kogo szukacie? Odpowiedzieli: Jezusa z Nazaretu. On odparł: powiedziałem wam, że ja nim jestem, i oddał się w ręce żołnierzy. Bóg pozwolił się aresztować.
Wcześniej powiedział: nikt nie odbiera mi życia, lecz ja je daję z własnej woli. Został pojmany, ale z własnej woli, po to, by jako Bóg, jako jestem, móc wyprowadzić nas z niewoli grzechu. Znajdujemy się pod ziemią, w miejscu, które za czasów Pana Jezusa służyło jako więzienie. Prawie na pewno ponad nami znajdował się kiedyś pałac arcykapłana Kajfasza. Do tego miejsca doprowadzono Pana Jezusa po aresztowaniu w ogrodzie Getsemane w celu przesłuchania Go przez Radę Najwyższą. Prawdopodobnie Pan Jezus był tutaj przetrzymywany przed rozmową z rzymskim namiestnikiem Piłatem. A więc tu, ponad nami, Jezus był przesłuchiwany. Gdy doprowadzono Go przed Radę, było z Nim dwóch uczniów. Jednym z nich był Piotr, drugim prawdopodobnie Jan. Wprowadził on Piotra przez bramę prowadzącą na dziedziniec. Tam Piotr został rozpoznany przez odźwierną, która zapytała: czy i ty nie jesteś z uczniów tego człowieka? Piotr natychmiast odrzekł: nie jestem. Po wprowadzeniu na dziedziniec arcykapłan zapytał Jezusa o Jego naukę i uczniów. Piotr musiał się przestraszyć, zwłaszcza gdy arcykapłan pytał o uczniów. Był przy Jezusie i w każdej chwili mógł zostać aresztowany. Jednak Pan Jezus nie powiedział nic na temat swoich uczniów. Mówił o swoim nauczaniu. Ja jawnie mówiłem światu. Zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali. Oto oni wiedzą, co ja mówiłem. Vraag hun die gehoord hebben wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. Oczywiście arcykapłan znał naukę Jezusa, inaczej nie aresztowałby go. Gdy Pan Jezus skończył mówić, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył mu policzek, mówiąc: tak, odpowiadasz arcykapłanowi. Piotr, który był przy tym, wszystko widział i słyszał. Chwilę później, gdy ogrzewał się przy ognisku na dziedzińcu, ktoś zapytał: czy i ty nie jesteś z uczniów Jego? Piotr kolejny raz zaprzeczył. Następnie jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr obciął ucho w czasie aresztowania Jezusa, zapytał: czyż nie widziałem cię z nim w ogrodzie? Piotr zaprzeczył po raz trzeci, a usłyszawszy piejącego koguta, gorzko zapłakał. Nigdy nie spodziewał się, że zdradzi Jezusa. Kiedyś nawet powiedział: Panie, nawet gdyby wszyscy Cię opuścili, ja będę przy Tobie. Podczas aresztowania Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym chciał bronić swojego mistrza i mieczem odciął ucho jednego ze sług arcykapłana.
ale nie mógł i nie chciał wstydzić się za swego nauczyciela. Mógł walczyć u boku Boga czyniącego cuda i czyniącego wielkie dzieła. Nie umiał jednak wytrwać przy pojmanym i policzkowanym Jezusie. To było za trudne dla Piotra i tylko mistrz mógł go nauczyć cierpieć wraz z sobą. Czy z nami nie jest podobnie? Umiemy walczyć za naszego Pana. Dla Niego poszlibyśmy w ogień. Okazuje się jednak, że nie potrafimy i nie chcemy po prostu cierpieć dla Niego. Pan Jezus chce nas nauczyć nie tylko walki, ale chce również, abyśmy nauczyli się cierpliwie naśladować Go w drodze na Kalwarię. Jeżeli ktoś nas zapyta, czy ty nie jesteś jednym z Jego uczniów, możemy odpowiedzieć: tak, jestem Jego uczniem. Jeśli chcesz mnie aresztować, proszę bardzo. Jeśli chcesz zadać mi ból, możesz to uczynić, bo mój mistrz da mi siłę w cierpieniu. Po wysłuchaniu wyroku Rady Najwyższej Jezus został doprowadzony do twierdzy Antonia. Zamek ten graniczył z północno-zachodnim narożnikiem świątyni. Z jego okien można było obserwować wszystko, co działo się na placu świątynnym, który często był miejscem zamieszek. Oczywiście twierdza Antonia już nie istnieje, ale stoją właśnie w miejscu, na którym się znajdowała. Stąd rozciąga się widok na plac świątynny. Przeczytamy kolejny werset Ewangelii. Prowadzili więc Jezusa od Kajfasza do pretorium, a było rano. Oni jednak nie weszli do twierdzy, aby się nie skalać i by móc spożyć wieczerzę paschalną. Żydzi nie chcieli wejść do budynku pogańskiego, aby się nie skalać. I powstała dziwna sytuacja. Oskarżyciele stali na zewnątrz budynku, odmawiając wejścia. Natomiast oskarżony, czyli Pan Jezus wraz z sędzią, przebywali w środku. W związku z tym Piłat, chcąc rozmawiać z obiema stronami sprawy, musiał ciągle wchodzić i wychodzić z budynku. Przeczytajmy fragment rozmowy Piłata z Żydami. Wtedy wyszedł do nich Piłat i rzekł: jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu mówiąc: gdyby ten człowiek nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Dziwna odpowiedź, prawda? Wyobraźcie sobie, że stawiacie kogoś przed sądem. Sędzia pyta, jak brzmi oskarżenie, a wy odpowiadacie: jeśli by ten człowiek nie był złoczyńcą, nikt by go tu nie przyprowadził. To jest odpowiedź bezsensowna i na pewno nie zadowoliłaby żadnego sędziego. Powstaje pytanie, dlaczego Żydzi odpowiedzieli sędziemu w tak dziwny sposób? Może dlatego, iż uważają tę sprawę za oczywistą? A dlaczego Piłat się waha wydać wyrok na Jezusa? Zarówno Żydom, jak i Rzymianom zależało na tym, żeby wyrok w sprawie Jezusa został wydany i wykonany możliwie szybko i bez rozgłosu, ze względu na możliwość zamieszek. Byłoby to niebezpieczne, bo w ten sam dzień wieczorem Izrael obchodził święto Paschy i w związku z tym Jerozolima była dosłownie zatłoczona. Piłat, ujrzawszy Pana Jezusa, reaguje inaczej niż spodziewali się Żydzi. Dlaczego? Może ze względu na swoją żonę, która słyszała o Jezusie i była przekonana o Jego niewinności. Jak wiemy z dalszego tekstu, Piłat robił, co mógł, aby uwolnić Pana Jezusa. Dlatego powiedział Żydom. I rzekł im Piłat: weźcie go i osądźcie go według waszego prawa. Rzekli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabijać. Piłat zapytał: jakie oskarżenie wnosicie przeciw temu człowiekowi?
Oni odpowiedzieli, on podburza ludzi, nazywa się Mesjaszem i Królem. Gdy Piłat to usłyszał, wszedł z powrotem do budynku. Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do Niego, czy Ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus, czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli Ci o mnie? Odpowiedział Piłat, czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tedy Piłat, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Później jeszcze dwukrotnie wyrażał swoje przekonanie o niewinności Jezusa i zgodnie z rzymskim prawem powinien był go zwolnić. A jednak pozwolił go ukrzyżować. Dlaczego? Ponieważ bał się o swoją pozycję. Czy ludzie nie postępują dziś podobnie? Chcą wybrać Jezusa, ale jednak mają obawy. Na przykład, no dobrze, ale co powiedzą rodzice? Albo jak zareaguje mąż? Mogę przecież stracić przyjaciół. Jeżeli będę tak radykalny w swych poglądach, mogę stracić pracę. Oto dlaczego tak wielu chciałby pójść za Jezusem, ale nie mogą się pogodzić z konsekwencjami takiej decyzji. Pan Jezus powiedział, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. To jest jedyny warunek dla tych, którzy chcą zostać Jego uczniami. Kiedy Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, powiedział, że nie znajduje w nim żadnej winy, coś nagle przyszło mu do głowy. Powiedział, lecz utarł się u was zwyczaj, aby wam wypuszczać na Paschę jednego więźnia. Chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego? W momencie, gdy Żydzi zastanawiają się, co odpowiedzieć, Piłat otrzymuje od swojej żony wiadomość tej treści. Nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Wydaje się, że musiała wcześniej rozmawiać z mężem na temat Jezusa. Teraz, zaniepokojona swoim snem, wysyła Piłatowi notatkę. Ale jest już za późno. Teraz wszystko zależy od odpowiedzi Żydów na pytanie, kogo należy uwolnić w związku ze świętem Paschy. Tłum krzyczy,
Nie chcemy Jezusa, lecz uwolnij nam Barabasza. Piłat próbuje ratować sytuację i pyta, co mam zrobić z tym, który nazywany jest królem żydowskim? Lud woła, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go! Piłat próbuje po raz ostatni, krzyczy, ale ja nie znajduję w nim żadnej winy. Żydzi są jednak zdecydowani, żądają ukrzyżowania Jezusa. Tak kończy się ten rozdział Ewangelii i myślę, że dla wielu osób jest on podstawą do stwierdzenia. Widzicie, to Żydzi go ukrzyżowali. Słyszałem to już wiele razy. Chciałbym powiedzieć na ten temat kilka słów od siebie. Czy zdajemy sobie sprawę, że Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, był Żydem? Czy pamiętamy o tym, że Jego uczniowie, którzy przynieśli nam Ewangelię, też byli Żydami? Ostatnie najważniejsze pytanie. Czy jesteście świadomi tego, że każdy człowiek, który nie akceptuje Pana Jezusa jako Boga wcielonego w swoim życiu, w rzeczywistości przyłącza się do tłumu wołającego: ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go!